Nie jestem mieszkanką Białej Podlaskiej. Protestuję ze względu na to, że chcę, żebym ja, moje córki, w przyszłości ich dzieci, nieważne czy synowie, czy córki, mogli dokonać wyboru. Wyboru, który jest bardzo trudny, nigdy nie jest ani dobry, ani zły, ale to powinien być ich wybór. Nie może za nich decydować nikt. Strajkujemy dzisiaj na ulicach Białej Podlaskiej ze względu na to, że chcemy solidaryzować się z całą Polską. Jesteśmy przeciwne werdyktom rządzących, werdyktom Trybunału Konstytucyjnego, który uważamy za barbarzyński, za skandaliczny, za uwłaczający prawem człowieka. Startujemy na przejścia dla pieszych. Część z nas będzie w ruchu drogowym po prostu w samochodach swoich podróżowała po ulicach Białej Podlaskiej. Będziemy między innymi na przejściach przy ulicach Janowskiej, Jana Pawła II, ulicy Narutowicza, ulicy Terebelskiej i myślę, że też wielu innych, o których jeszcze sama nawet od uczestników nie dowiedziałam się. Czyli ja rozumiem, że będziecie chodzić po tym przejściu? Będziemy chodzić bezpiecznie po przejściu dla pieszych. Nie wchodzimy poza strefy przejść, poza strefy zebry. A proszę powiedzieć, czy to będzie taka blokada, ile trwała? No tak naprawdę to wszystko zależy od uczestniczek. Ile czasu? Ale ile? Myślę, że koło. Ale będziecie przychodzić to, nie wiem, na 15 minut blokujecie? Plan był taki, że chodzi o 5-10 minut, dajemy chwilkę przerwy, no bo wiadomo, kierowcy wracają po pracy do domów, chcą wrócić. My i tak im to trochę utrudnimy, ale będziemy dawały po prostu takie przepusty, żeby mogli też po prostu bezpiecznie wracać. To mogłyście Pani zacząć teraz polu.